Witajcie gitarzyści, gitarzystki i wszyscy, którzy już gracie lub zaczynacie grać na gitarze. A więc kupiliście wreszcie swoją pierwszą gitarę, wydaliście ciężko zarobione pieniądze rodziców. Wypakowujecie ją, podłączacie i brzmi ona tak. A powinna brzmieć tak. A więc powrót do podstaw. Dziś pokażę Wam, jak prawidłowo nastroić i zaintonować Waszą nową gitarę. Zapraszam. Na początek przypomnijmy sobie w ogóle budowę gitary. To jest korpus gitary, wykonany zazwyczaj z litego drewna lub z kilku jego kawałków. W tym miejscu znajduje się gniazdo jack, które służy do wpinania naszej gitary do wzmacniacza bądź do wtyczek komputerowych. To jest mostek, za pomocą którego ustawimy intonację. Przystawki, czyli elektroniczne magnesy, które zbierają dźwięk generowany przez metalowe struny. Zależnie od modelu gitary będziemy mieli tutaj różne pokrętła decydujące o głośności lub barwie oraz przełączniki decydujące o tym, która z przystawek jest w tym momencie używana. Dalej mamy gryf, czyli główny element, którego dotyka nasza ręka. Na gryfie znajdują się progi, różnie od 19 do 24, zależy od modelu gitary. Na końcu gryfu mamy główkę, na której znajduje się komplet kluczy. One służą właśnie do strojenia gitary. Dziś pokażę Wam trzy metody strojenia. Stroik elektroniczny, oprogramowanie komputerowe oraz aplikacja na telefon lub tablet. Najbardziej popularnym strojeniem na gitarze jest E standard. I to Wam właśnie dziś pokażę. Czyli od góry po kolei struny to jest E, A, D, G, B oraz E. Jako pierwszy zademonstruję Wam klasyczny stroik elektroniczny. Wygląda on w ten sposób. Zakładamy go na gryf gitary. Następnie wystarczy śledzić wskazania wyświetlacza. Struny stroimy przekręcając klucze. To jest ten element na górnej części gitary. Jeżeli widzimy, że struna nie jest tam, gdzie powinna być, przekręcamy klucz, cały czas wydając dźwięk struny, aż dojdziemy do zielonego pola. Drugą z metod jest posiadanie oprogramowania komputerowego, takiego jak na przykład GarageBand, w moim przypadku, ponieważ ja używam Maca. Możecie też użyć FL Studio lub dowolnego innego darmowego oprogramowania na komputer. Podłączacie swoją gitarę. Ja akurat korzystam z Focusrite Scarlett Solo. Jest to najbardziej podstawowy interfejs audio do nagrywania muzyki, ale o tym zrobię osobny materiał. Tak samo jak w przypadku strojka elektronicznego, po wpięciu naszej gitary do urządzenia, czyli do naszego komputera, wybieramy sobie opcję stroik, która w każdym takim programie gdzieś jest. Tu akurat znajduje się na górze. Wyświetla nam się takie okno ze stroikiem. I gdy gramy jakiś dźwięk, pokazuje nam strój. I tak samo, jeżeli jakaś struna nie jest w miejscu, w którym powinna być, kręcimy kluczem odpowiadającym danej strunie, aż dźwięk zostanie spasowany. Jednocześnie podłączenie się przez interfejs audio jest najdokładniejszą z tych trzech metod, ponieważ sygnał idzie prosto z naszych przystawek. Ostatnią opcją i prawdopodobnie najtańszą jest skorzystanie z aplikacji na tablet lub telefon. W tym przypadku sygnał zbierany jest z mikrofonu, więc jest najmniej dokładny, ale mimo wszystko w ten sposób również można bardzo szybko nastroić gitarę. No dobrze, strojenie strojeniem. A co to jest ta intonacja? Intonacja to jest strojenie gitary na progach. Czyli to, że mamy prawidłowo nastrojoną gitarę za pomocą kluczy, nie znaczy, że zawsze tak będzie. Jeżeli sprawdzimy na którymkolwiek z progów, to powinien być dźwięk A. Widzimy, że nie do końca jest A. Najczęściej sprawdza się intonację na 12 progu, ponieważ jest to dokładnie środek naszej struny. Jeżeli któryś dźwięk po sprawdzeniu go na 12 progu pokazuje, że nie jest prawidłowy, oznacza to, że musimy zaintonować gitarę. Intonacji zwykle dokonujemy na mostku, w tym miejscu.
przekręcając jedną z tych śrub, wydłużając lub skracając w ten sposób strunę. Mając odpowiednio zaintonowany instrument, macie pewność, że każda nuta, którą zagracie na gryfie, będzie tą nutą, którą chcieliście zagrać. Jeżeli to, co Ci dziś pokazałem, w jakikolwiek sposób Ci się przydało lub tak jak ja, po prostu jesteś stale początkującym nowicjuszem, który ciągle musi przypominać sobie podstawy, zasubskrybuj, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zamierzam zrobić więcej filmów z serii Powrót do podstaw. Będzie mi bardzo miło, jeżeli przejdziemy przez tą muzyczną przygodę razem. Dzięki, cześć!